Cześć, siemanko, z tej strony Miętki, witam was na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić coś niezwykłego, a dokładniej nadam się kurierem w paczce. Tak, dobrze słyszeliście, nadam się kurierem w paczce, ale nie takiej paczce jak ta. Stworzyłem paczkę o wartości 10 tysięcy złotych i wykorzystam ją w należyty sposób, wysyłając się, a zarazem prankując największą ekipę na polskim YouTubie. Ekipę Freeza. Zresztą, zobaczcie tam. Ekipa oprócz wujka Łokiego oraz Kasi nie będzie absolutnie o niczym wiedzieć, a razem ze mną będzie nie kto inny jak DJ Palasite. A niech ktoś spróbuje napisać w komentarzu, że to jest ustawione. To ja miałem teraz? Zresztą możecie zobaczyć jego perspektywę tutaj w rogu. A wy, jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę. Na moim palcu macie guzik do subskrypcji, tu macie mojego Instagrama, wszystko wskakuje na paczkę. A my lecimy z filmem. Ktoś pójdzie? Tak. Dobra. Ciężki żywot youtubera. No, wkład. Dobra. I tak, kolejna rurka ma się udało. Dobra, do filmu ja już pójdę. Ej! Wszystko! Mamy to! Dobra. Aktualnie mamy około 2 stopni na dworze, w nocy planujemy około minus 3, dlatego też będę musiał się zabezpieczyć i się grubo, grubo ubrać. Mam dodatkową nagrzewnicę, ale w tej sytuacji będziemy musieli bardzo oszczędzać prąd, bo jednak nagrzewnica bierze około 300-400 watów, a musimy przetrwać całe 24 godziny w paczce. Jesteśmy już w busie, paczka została załadowana przez chłopaków i to jest już w sumie finalny moment, bo jesteśmy pod siedzibą firmy kurierskiej, z której będziemy nadawać paczkę. Ja jeszcze ci przerwię, aktualnie jest mega zimno, ale mamy nagrzewnicę, więc Norbert nie zmarznie. Nie musicie się w ogóle nim przejmować. Tak, no dzięki. Wszystko będzie w porządku, u niego na materiale możecie przyjść widzieć na mój pogrzeb jak chcesz. Także moi drodzy, cóż, Norbercie, powodzenia, żebyś nie zamarzł i żebyś dojechał szczęśliwie na miejsce. A my co, wracamy do auta i będziemy śledzić Miętkiego, będziemy śledzić. A, ty! A ja? Bo ja zapomniałem, właśnie. Słuchać widłaka. Czajcie.
Tak, tu jeździ tylko jeden ziomek. Teraz na kamerze wy pewnie będziecie go widzieć. To znaczy u was będzie to widać. On układa cały czas coś. Ja co chwilę robię sobie szczelinę, tak żeby coś zobaczyć. Czekajcie, patrzcie. Jest! Mamy to! Kolejny etap zaliczony. Jedziemy do głównego oddziału, sortowni kuriera. Oj, Freeze, szykuj się. To będzie prank, jakiego jeszcze nie widzieliście. Aktualnie mamy godzinę 18.17. Cały czas słyszycie paczki za mną, które są ładowane. I w tym momencie jedziemy właśnie, za chwilę będziemy jechać na kolejny oddział. Na ten moment nie działa mi jeden wentylator, ten najmocniejszy, który wtłacza powietrze. Nie mogę otworzyć przednich drzwi. Na szczęście mam jeszcze górne, które jak widzicie zaraz będę mógł otworzyć i wyjść. Patrzcie, próbuję uchylić przednie. Jest tylko taka luka. Nie mogę zrobić nic więcej. Tak, jeżeli już ruszymy, to postaram się wyjść na zewnątrz. Zobaczymy, co z tego będzie. Górą widzę, że mam miejsce, nikt nie rzucił na mnie paczki, więc jest w miarę spoko. Powiem wam, że czuję taką adrenalinę. Oni cały czas są za mną, a na szczęście coraz dalej, bo ja jestem jedną z pierwszych paczek, które zostały załadowane. Właśnie ten dźwięk, który słyszycie, zamknęły się chyba drzwi, jak dobrze słyszę. Prawdopodobnie zaraz będziemy ruszać. Nie, jeszcze nie. Jeszcze ładujemy ostatnie paczki. Dobra, gasimy na razie światło. O, już mówili, że jedzie. Czyli za chwilę startujemy. Powiem wam, że to jest mega, mega stresujące, ale za chwilę wychodzimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chłopaki za nią razem jadą, ale jeszcze mają kawałek drogi. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nikt się nie kapnie. Ogólnie no na górze wygląda to trochę jak kamera. Wychodziłem, świeciłem lampką. Mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje. Zresztą zobaczymy, jak będą mnie odbierać. Mam nadzieję, że nie będzie przypału. I tak jak widzicie... No czekajcie, a propos, Norbert do mnie dzwoni. Halo! Jesteśmy za tobą właśnie, wiesz? Patrzę właśnie sobie na telefon i widzę, że Daniel już mnie dogonił. Są właśnie chłopaki za mną. Zobaczcie sobie zresztą. Jesteśmy aktualnie na autostradzie A2 koło Łodzi. A ja dalej w tej paczce. I jedziemy z koksem. Nara. Przyznam się szczerze, że czas bardzo mi się tutaj dłuży. Mamy dopiero godzinę 19.19. Mam wrażenie, jakbym spędził tu około 5-6 godzin. A jeszcze cała noc przede mną. Nie wiem, jak to wytrzymam. Na ten moment wszystko ok, ale no jednak tyle czasu w podróży, to może być to dosyć trudne. Trzymajcie kciuki. Trochę zrobiło mi się chłodno, jednak górę mam cały czas otwartą, wentylacja mi przestała działać. Niby na termometrze pokazuje 13,9 dokładnie, czyli praktycznie 14 stopni, ale wrażenia są, jakby było około 2-3 stopni na dworze. Nie chcę się ubierać na razie w kurtkę, przykryję się tylko tą kurtką i próbuję wytrzymać do tego oddziału. Ja w tej chwili próbuję zamknąć tę górę, bo już zbliżamy się do bramek, a za bramkami zaraz jest główny oddział, sortownia, kuriera, dlatego musimy się też schować, żeby nie było przypału, bo dosyć długo zajmuje mi schowanie się tutaj, ponieważ jest mega ciasno, nie mogę się zmieścić, a jak widzicie, ta cała płetwa trochę zajmuje, żeby się faktycznie schować. My się chowamy,
Zobaczymy, czy kurier obczaił coś na kamerze, czy to w ogóle była kamera, bo to mnie mega zastanawia. O, mocne hamowanie. 19.52, dojeżdżamy do oddziału kuriera. Górę już mam zamkniętą, staram się teraz zdobyć trochę tlenu. Tak jak widzicie, nogą odpycham tutaj cały ten front, po to, żeby mieć prześwit. Bo mimo tego, że góra była otwarta, to dwutlenek węgla ma to do siebie, że on opada na dół, a tlen jest na górze. I dopiero lekkie uchylenie drzwi powoduje, że ten tlen faktycznie spada. Znaczy tlen, co ja mówię, dwutlenek węgla spada. Tak, najlepiej by mnie zastawili. Zastawili ewentualnie gdzieś dostawili, tak żebym mógł lekko uchylić drzwi. W tej chwili nie mogę uchylić drzwi, to jest najgorsze. Nie wiem, co zrobię. A dwutlenek węgla rośnie. Bardzo blisko mnie chodzi. Kilka razy wydawało mi się, że mógł obczaić. Mógł obczaić po prostu, że mnie on idzie znowu. Dalej, udało się dostać ze Strykowa do Krakowa, to znaczy jestem cały czas w podróży. Ogólnie było mega ciężko, bardzo ciężko pod tym względem, że nie miałem tlenu. Wiatrak przestał działać, przy mnie cały czas byli robotnicy, a nie chciałem zdradzić swojej pozycji. Nawet teraz możecie zobaczyć, 2400 to jest w zupełności za dużo. Oddech jest cięższy, były momenty, że faktycznie dusiłem się, ale mogłem taką szparą, tak jak widzicie tutaj, oddychać. I to mnie uratowało, że przez to, że ten jeden wiatrak, który mam pod sobą, tutaj, przestał w ogóle działać. I już nie miałem tlenu, ale teraz spróbuję wyjść. Będę miał pewnie trochę problemu, ale zaraz zobaczę, czy uda się wyjść. Złożę sobie w pierwszej kolejności fotel. Jest tu naprawdę mega ciasno. Przy moim wzroście jest to praktycznie ciężkie do wykonania. Ale się jebłem.
żeby otworzyć faktycznie górę, jak widzicie, muszę się wcisnąć tutaj nogami między fotel, bo góra jest tak duża, że nie mam opcji, żeby ją otworzyć. Wiecie, o co chodzi? A teraz mogę sobie po prostu zrobić tak i już jest otwarta. I to jest to, co widzicie na górze. Dobra, zobaczymy, co jest jeszcze wyżej. Muszę się teraz tu trochę wydostać. Nade mną są cztery opony. Patrzcie. Ale tu są wszędzie paki. Ja pierdziele, nawet chyba nie mam opcji wyjść. Ja pitole. Nie wiem, chyba nie wyjdziemy. Chyba, żebym te opony jakoś przesunął. Bo przez nie się nie zmieszczę. No niestety, w czternastkę się nie mieszczę w taki rozmiar. Czyli praktycznie całą drogę do Krakowa będę musiał zostać tutaj w paczce i niestety nie będę mógł wyjść. Na szczęście z tlenem już nie mam problemu, ponieważ jak byłem na miejscu w oddziale, nie miałem możliwości otworzenia drzwi, a wentylator się popsuł. Ale na szczęście udało się teraz otworzyć chociaż górę, nic mi tu do środka nie wpadło, przez co mam dużo tlenu, chociaż to. Słuchajcie, jest prawie północ, tak sobie siedzę, nie mam co robić. I zobaczcie, co ogarnę. Ktoś zamawiał sobie oponki. Jak zobaczycie na etykiecie, rozmiar jest 195x70x15. Jak weźmiemy sobie tą etykietę, rozmiar jest 185x65, rozmiar 14. Wniosek? Wychujali gościa. Dostał nie te opony, co trzeba. Fuck. Jest 35 minut po północy, zrobiliśmy sobie teraz mały przystanek na wysokości Dąbrowy Górniczej, a właściwie pod Dąbrową Górniczą. Norbert jest teraz tutaj, macie lokalizację, widzicie, znajduje się niedaleko nas. Jesteśmy w odległości około 60 km od Krakowa. Zaraz dojeżdżamy do hotelu. Norbert trafi do głównej siedziby firmy kurierskiej, skąd rano ruszy do Friza właśnie z paczką i tam zrobimy pranka. W sumie chyba zadzwonimy do Norberta, jak już dojdziemy do hotelu, żeby jak dowiedzieć się, psuja, co u niego. Jest godzina 4 rano, jestem pod oddziałem firmy kurierskiej w Krakowie. Za chwilę zostanę wyładowany z ciężarówki. Dojechałem na miejsce aż o 3 godziny za wcześnie niż planowałem. Brak sprawnej wentylacji jest dużym problemem, ponieważ muszę co chwilę uchylać drzwi i oddychać przez szczelinę. Po 12 godzinach bez wentylacji to była moja ostatnia szansa, aby naprawić wentylator. Przede mną jeszcze 6 godzin czekania na magazynie, zanim kurier zawiezie mnie pod dom ekipy. Męczenie oraz mała ilość tlenu zmuszała mnie do działania. Wiedziałem, że jak nie naprawię wentylatora do momentu wyładowania mnie z paczki, to koniec. I wtedy stało się, wentylator zadziałał. Tak, Freeze, jesteśmy coraz bliżej. A ja właśnie niedawno wstałem, ogarnąłem się. Jeszcze zastanawiam trochę, co się dzieje z miętkim. Dlatego, słuchajcie, mam telefon. Wejdźmy w aplikację. No i zajebiście. Kurczę, jest grubo. A few moments later. Jeżdżę na auto już chyba. Czekajcie, wyjechał. Tak, jest na samochodzie, także mamy sukces. Ostatnia prosta do Friza. Halo, 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 mamy 9:39 dokładnie. Aktualnie zostałem właśnie załadowany na busa, który mnie rozwiezie. Konkretnie już pod dom ekipy. Zaraz piszemy do Łukasza, tak żeby wiedział, że faktycznie będziemy. W międzyczasie muszę trochę więcej tlenu dać. Uskoczyło aż do 3,5 tysiąca.
Na szczęście udało mu się naprawić wentylator. To jest cud. Po prostu nie przetrwałbym bez tego wentylatora. Od gościa idzie. Muszę wyłączyć przez chwilę. Ciężka. Praktycznie w ogóle nie spałem. To jest najgorsze. Czuję takie zmęczenie. Wiedziemy, co jest. Odezwę się za chwilę. Dobra, szybka relacja. Jestem aktualnie na busie, nie wiem czy gościu będzie mnie słyszał czy nie. Ogólnie mam wrażenie, że jedziemy do miejsca docelowego. Jestem na pace zapakowany jako ostatni, co jest mega zarąbiste. Aktualnie nie widać nic, tutaj widać tylko, że to jest tył busa. Mega śmierdzi dieslem, ale to tak naprawdę mega. No, cała paczka w ogóle się ruszałem, gościu jest naprawdę ostrym driverem. Bo mam nadzieję, że to już będzie finał i go zawiozą od razu. Proszę, proszę, bo już mam dosyć tak. Trzymajcie się. Oznaczone nam później do zabrania etykietą. A dopiero nie też. Ale jest. Chyba tylko ta jest z przodu, prawda? No znaczy ja tu mam tylko list przewozowy. Jest git. No nie, witamy w domu ekipy. Zobaczcie, dorwaliśmy wujek Łuki z Piskowiec przeciwko Karolowi. Teraz wszystko wyszło na jaw. Tam trąbę króla. Ergonomiczna jazda. Loka? Tu jak się stoi w nocy, może trąbę króla mówię. No.
jest. Co, jak no, jak mi się załadował, paliłem. Policja! 2 hours later. Jest on najlepszy, zobaczcie. Nie, nie. To chce prowadzić, czy ma prowadzić? Nie, to jest będziemy prowadzić, nie. Karol, ty jedziesz, czy ten? Ja pojadę, no. Ale jedziesz też z nami? Kasia! No. Dobra. Nie, nie, nie. A co tam czeka? Na werkę? Kasia, co tam furę grzejesz? Taki sneakerhead. Sneakerhead, nie? No, nie możesz się ruszyć. Rzuć we mnie. Tak? Dobra, no to nie możesz się ruszyć. Nie, chodzi o to, że... A, okej. Okay. Że rzucasz w niego i ja wtedy nie wiem, że rzucasz, rzucasz we mnie, nie? Rozumiem. To nagranie, Bojaszek. Dobra. Filmowałem. Teraz to się wytyłem, nie? Teraz się odwrócić. Jest piec. We mnie. Ale to jest sprankowane, ktoś ma jakiś przycisk, żeby pies się... Ale to dlatego tu policja wcześniej wyła. Siemano, z tej strony Miękki, witam was. Zostaliście właśnie sprankowani. To jest mój dzisiejszy środek transportu. Wysłałem się w kurierze. Faktycznie. Serio? Całe 24 godziny mi to wszystko zajęło, żeby do was dotrzeć. Aż ciężko mi na nogach chodzić trochę. Macie akumulatory. Co? Ale jaka paczka! To jest na siku, nie? No tak. Ale ja szanuję takie akcje, ja na przykład powiem co, szczerze, że... Zobacz to! Co? I przez ten cały czas was... Ale tu była kamera faktycznie. Ej, a my tu staliśmy wcześniej i stary zawyła tak jakby policja i nagle się ucięło. Kasia. Sprankowani. Zawyła policja? Zastrzegał, a ty wiedziałeś? No. A, właśnie, dlatego zastrzegał pies, tak popatrzyłem na wujaszka i wiedziałem, że on wie. No ja też się popatrzyłem na wujaszka, no. Myślałem, że prankujecie. Od razu było widać, że wujaszek wie. Ja szanuję takie akcje mega fajnie. Mega fajnie. Całe 24 godziny, żeby do was tu faktycznie dotrzeć. A jak oddychałeś? Jak oddychałem, to jest właśnie dosyć ciekawe. Z środka Polski 500 km do was zrobiłem. Dokładnie. Ale widzę, że tu przemyślane wszystko. A akumulatory skąd miałeś? Samochodowe? Samochodowe. A ten środek transportu, ta firma, ona wiedziała, że coś takiego jest, czy nie. Totalnie nie? Właśnie nadaliśmy się kurierem. Nadaliśmy się normalnie kurierem i pytacie, jak oddychałem. Mam system wentylacji od spodu, który mi się na samym początku popsuł. Tak. I miałem taki problem, że praktycznie jak byłem na kurierce, musiałem co chwilę sobie uchylać tyle drzwi, żeby łapać oddech. No bo mam tu specjalne właśnie czujniki właśnie od dwutlenku węgla, od wszystkiego. Się, że... A nie, bo na palecie cię nie dadzą inaczej, nie? Nie, ale no właśnie na palecie tak. Nieźle. Ale ciężka paczka musiała być, sobie pomyśleli, o co tam jest, pewnie chyba jakaś wielka lodówka. A nie, jak no taka paczka to pewnie cięższe są, nie? Tak, ogrzewania, nieogrzewania, komputery, przetwornice, wszystko tutaj jest. Ale zawsze jak mocny materiał, ile wy to robiliście? Powiem ci Karol, że zrobiłeś mi mega wyzwanie, bo planowałem to rok. Serio? I potem się do was dobić tutaj, to było mega ciężko. Ej, a bez kitu są kamery z każdej strony, nie? Czekaj. Run. Czekaj, ta jest z przodu, tu jest z tamtej, tu jest z boku i tu. Ale to jest w ogóle super pomysł na film. I to prank, wariacie! Mamy cię! To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, a my lecimy z dancem. Na razie!